Witam Was, kochani, po wakacyjnie. W dzisiejszym odcinku bierzemy sobie na tapetę most incydentów Neville'a Goddarda. Szybkie tempo naszego życia sprawia, że oddalamy się coraz bardziej od natury, od naszych tradycji, od przodków. Coraz bardziej tracimy kontakt z naszą własną duszą, a w efekcie coraz rzadziej czujemy się naprawdę szczęśliwi. Dlatego też nauczanie Neville'a Goddarda i jego techniki tak zwanego prawa założenia i pojęciem mostu incydentów w szczególności, stają się dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek indziej. Spróbujemy dzisiaj zamanifestować nasze najskrytsze marzenia, a ja z kolei podzielę się z Wami moimi największymi spełnionymi manifestacjami. Zostańcie ze mną. Wiem, kochani, że macie takie swoje chwile słabości, zwątpienia, czy prawo przyciągania w ogóle działa. I chcę Was jeszcze raz najmocniej zapewnić, że działa. Zawsze działa. Piszecie mi często w komentarzach pod moimi filmami, że manifestujecie już 3 tygodnie i nic. Co robię źle, co robię nie tak. Opowiem Wam pewną historię. Było sobie kiedyś plemię, które pewnego roku nawiedziła ogromna susza. Tak ogromna, że członkowie owego plemienia zaczęli się martwić o plony, a nawet o swoje przetrwanie. Postanowili więc jednomyślnie, że o określonej godzinie zbiorą się wszyscy razem na placu w centrum wioski i będą śpiewami i tańcem wywoływać deszcz. Ale kiedy zebrali się na miejscu, okazało się, że tylko jeden chłopiec przyniósł ze sobą parasol. Czy teraz już rozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi? Jeśli Twoje marzenia ciągle pozostają niespełnione, niezrealizowane, niezamanifestowane, to raczej Ty nie byłeś tym chłopcem z parasolem. Ty nie byłaś tym chłopcem z parasolem. Ale to nie jest jedyny powód, czemu Wasze manifestacje często pozostają na zawsze w strefie marzeń. Musicie też pamiętać, że kiedy coś manifestujemy, zwykle pojawia się opóźnienie czasowe. Niestety, ale człowiek nie został obdarzony największą cierpliwością ze wszystkich stworzeń na Ziemi i kiedy nie widzimy natychmiast efektów naszych manifestacji, często niestety przestajemy wierzyć, że prawo działa i że pożądany przez nas rezultat kiedykolwiek się ziści. Jeśli jednak wiesz, gdzie skierować swoją uwagę, w którą stronę patrzeć, możesz zaobserwować, jak pewne wydarzenia w Twoim życiu układają się w taką mozaikę, która finalnie utworzy pożądany przez Ciebie obraz. Neville Goddard określił tę serię wydarzeń, która ma Cię doprowadzić do upragnionego rezultatu, właśnie mianem mostu incydentów. Jak działa most incydentów? To jest coś na wzór efektu domina, tak? Czyli pierwszy klocek przewraca kolejny przewraca następny i tym sposobem wszystkie klocki przewracają się tak jak w dominie. Najpierw robisz pierwszy krok, stawiając się w wyobraźni w miejscu, do którego dążysz. A to wywołuje falę kolejnych incydentów, które pozornie mogą wydawać Ci się w ogóle niezwiązane z Twoimi celami życiowymi, ale w rzeczywistości są ze sobą połączone i razem tworzą most, który finalnie doprowadzi Cię tam, gdzie chcesz. Stąd właśnie termin most incydentów. Z dnia na dzień pojawią się w Twoim życiu takie sytuacje, które będą zbliżać Cię do tego wymarzonego celu, nawet jeśli Tobie będzie się wydawać, że jest inaczej. Tutaj nic nie dzieje się liniowo. Twoje obecne okoliczności mogą wydawać się zupełnie niezwiązane z Twoimi marzeniami, ale nie oznacza to, że nie jesteś na pożądanej ścieżce. Nawet fakt, że oglądasz w tej chwili ten film, już jest dowodem, że jesteś na pożądanej ścieżce. Kiedy ktoś wchodzi w rolę stwórcy czy w rolę kreatora, tak, odrzuca stare przekonania, że rzeczy dzieją się przypadkowo. To jedno z najbardziej szkodliwych
fałszywych przekonań i trzeba je naprawdę stanowczo i zdecydowanie odrzucić. Mając teraz świadomość swojej mocy, zaczniecie rozpoznawać tę serię wydarzeń, które są niczym kolejne stopnie w waszym moście incydentów. Rzeczy i wydarzenia, które wcześniej przypisywalibyście zbiegowi okoliczności, teraz rozpoznacie jako milowe kroki do spełnienia waszych marzeń. Te wydarzenia i te doświadczenia, jak zawsze podkreślał właśnie Neville Goddard, muszą mieć miejsce, aby osiągnąć pożądany stan. Musimy odegrać swoją rolę według scenariusza, jak aktorzy w filmie. Niestety nie mamy kontroli nad scenariuszem, ale mamy za to swobodę wyboru rolki filmu. To jest bardzo ważne, żebyście to dobrze zrozumieli. Nie zajmujcie się wizualizowaniem, jak do tego wszystkiego ma dojść. Nie wy piszecie scenariusz. To nie jest wasza sprawa. Układając plan, według jakiego wasze marzenie ma się zmanifestować, bardzo często pomijacie właśnie drogę na skróty, a zamiast tego wybieracie dłuższą i trudniejszą ścieżkę naokoło. Skoncentrujcie się tylko i wyłącznie na wizualizowaniu tego szczęścia, jakie będziecie odczuwać, kiedy to się już stanie. Staram się nie używać generalnie słowa wizualizacja w odniesieniu do manifestacji, gdyż to wyklucza zaangażowanie wszystkich naszych zmysłów. A to trzeba nie tylko sobie wyobrazić, to trzeba poczuć, poczuć wszystkimi swoimi zmysłami. Więc termin wizualizacja jest tu nie do końca adekwatny. Właśnie dlatego, że wizualizujecie, a nie manifestujecie, to właśnie bardzo często brak efektów waszej pracy. Co więcej, również wasze myśli i słowa wypowiadane w ciągu dnia wymagają dyscypliny. Dlatego przeprowadzenie diety mentalnej Goddarda, o której nagrałam oddzielny film, przed przystąpieniem do manifestowania nowej, wymarzonej rzeczywistości jest tak ważne. Zanim zaczniesz proces odnawiania twojego umysłu, mam tu na myśli wdrożenie nowego sposobu myślenia w miejsce starych, szkodliwych programów, zrozumienie procesu manifestacji, umocnienie swojej wiary i tym podobne. Zanim to wszystko się dokona, kolejne stopnie twojego mostu incydentów mogą wydawać ci się bardzo nieprzyjemne. Ale musi tak być, aby zainicjować owy proces. Podróż przez świat często ujawnia nam nasze ograniczające przekonania na temat nas samych i naszym zadaniem jest zidentyfikowanie i uwolnienie tych przekonań. Kiedy to robimy, życie staje się łatwiejsze, a mosty, które rozwijają się dla naszych pragnień, stają się znacznie łatwiejsze do pokonania. Dlaczego jest tak ważne zrozumienie koncepcji mostu incydentów? Proces manifestacji jest energetyzowany twoją wiarą w siebie oraz twoją zdolnością do tworzenia swojej rzeczywistości i snów, które próbujesz zmaterializować. Kiedy zrozumiesz, że wszystkie okoliczności są ze sobą powiązane, aby przybliżyć cię do twojego tak upragnionego celu, możesz mieć silniejszą wiarę w proces, który jeszcze bardziej, ta wiara, tak, ona jeszcze bardziej go wzmocni. Jak powiedział Neville Goddard, jeśli żyjesz w poczuciu, że twoje życzenie zostało już spełnione, staje się to realne również w świecie fizycznym. Dlatego oczekiwanie na efekty manifestacji będzie rodzić dalsze oczekiwanie. Ale jeśli będziesz żył i doświadczał w swoim życiu w sposób, jakbyś już to osiągnął, przyciągniesz do siebie upragnione zmiany. Ponieważ jesteś twórcą, musisz zrozumieć, że wiara jest energetyzującą siłą stojącą za tym całym procesem. Jeśli początkowo trudno jest ci uwierzyć, że prawo działa,
możesz wzmacniać ten proces dzień po dniu stopniowo, tak? Wkrótce zauważysz, że zaszczepiłeś w sobie wiarę w proces. Tutaj bardzo pomocne jest właśnie ćwiczenie drabina, o którym nagrałam oddzielny odcinek. Myślę, że kiedy zamanifestujesz swoją pierwszą drabinę, to właśnie będzie łatwiej uwierzyć Ci w to, że proces działa. Z kolei ta wiara przełoży się potem na efekty przy większych manifestacjach. Pierwszym krokiem jest oczywiście przebudzenie. Kiedy już będziesz świadomy swojej tożsamości jako ducha i swojej wolnej woli, możesz od razu wybrać życie, którym pragniesz żyć i zacząć pełnić tę rolę. Zawsze kontroluj swoje myśli, dlatego że przyciągasz to, o czym myślisz. A więc zamartwianie się o coś działa dokładnie jak modlitwa o to, czego najbardziej się boisz i czego najbardziej nie chcesz. Myśl jest właśnie tym pierwszym impulsem, który uruchamia siłę przyciągania, a wychodzi on z pola elektrycznego naszego mózgu. Myśl, która powraca co jakiś czas, staje się w końcu rzeczywistością. Tym sposobem pesymiści zawsze przyciągają pecha, a optymiści przyciągają szczęście. Pod warunkiem oczywiście, że nie zadziała tu jakiś inny, przeciwny poziom przyciągania. Przykładowo są ludzie, którzy nieustannie rozmyślają o pieniądzach i nadal tych pieniędzy nie mają, tak? Albowiem samo rozmyślanie o pieniądzach nie wystarczy, jeśli w głębi duszy odczuwasz brak tych pieniędzy i niedostatek, ponieważ ich nie masz. W tej walce pomiędzy umysłem, który manifestuje, że chciałby mieć więcej pieniędzy, a sercem, które odczuwa brak tych pieniędzy, to właśnie serce ma zawsze większą siłę przyciągania. Pole magnetyczne serca jest znacznie większe niż pole elektryczne mózgu. Dlatego fizycznie przejawi się brak odczuwany w Twoim sercu, a niedostatek wizualizowany przez Twój mózg. Przyciągnięcie szczęścia z poziomu myślenia za pomocą wizualizacji nie jest zupełnie pozbawione sensu, natomiast jest to niezwykle czasochłonne i bardzo trudne. Zacznij od teraz być świadom, co myślisz, bo jak myślisz, to wyobrażasz. Tylko wtedy możesz sterować kursem do swojego ostatecznego końca. Jeśli stracisz z oczu swój cel, to możesz być niesiony przez innych i prawdopodobnie będziesz niesiony przez innych. Ale jeśli będziesz utrzymywał swój umysł skoncentrowany w świadomości przebywającej w miejscu docelowym, nie może się nie powieść. Drugi taki punkt, złóż deklarację. Przyciągasz to, o czym myślisz, ale znacznie większą moc przyciągania niż myśli mają wypowiadane przez nas słowa. To dlatego w świętych księgach język jest uważany za miecz obosieczny, który może doprowadzić Cię do zwycięstwa albo do porażki. Pole elektryczne mózgu sięga zaledwie kilka centymetrów wokół naszej głowy, tak? A energia myśli wpływa tylko na neurony i niektóre komórki. Natomiast emitowana energia dźwiękowa jest słyszana przez wszystkie komórki naszego ciała. Jeśli wizualizujesz pieniądze i dostatek, ale ciągle mówisz o kryzysie, o długach, narzekasz na niezapłacone rachunki, na brak środków na życie, tak? To przyciągasz niestety właśnie to, o czym mówisz. Dlatego dobrze wykorzystuj moc każdego słowa, które z siebie emitujesz. Trzeci taki punkt, bardzo ważny przy manifestowaniu. Poczuj to. Przyciągasz to, co czujesz. Za każdym razem, gdy odczuwasz jakąś emocję, wysyłasz magnetyczny sygnał do wszechświata, który odpłaca Ci dokładnie tym samym. To dlatego ci, którzy kochają, otrzymują od wszechświata jeszcze więcej miłości, a przygnębieni jeszcze więcej smutku. Nasze emocje mają znacznie większą moc niż myśli i deklaracje, ponieważ zazwyczaj są one zaraźliwe i bardzo szybko rozprzestrzeniają się na innych wokoło. To dlatego mówimy na przykład, że śmiech jest zaraźliwy. Ale dotyczy to
wszystkich, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych emocji, jeśli połączysz myśli i deklaracje z emocjami, to skuteczność Twoich manifestacji wzrośnie, a czas oczekiwania na efekty znacznie się skróci. Zgodnie z nauczaniem Neville'a Goddarda, każda część Twojego życia, część umysłowa, emocjonalna, duchowa, fizyczna, każda z tych części, tak, jest podróżą, w której jesteś twórcą. A manifestowanie to nic innego jak stan umysłu, emocje i wszechogarniające doświadczenie. Zatem to, co sobie wyobrażasz, musi być przesycone uczuciami, jakbyś tego wszystkiego naprawdę doświadczał. Tylko w ten sposób znajdziesz się na moście, a zdarzenia, które później nastąpią, stworzą kontinuum prowadzące cię do celu. Byłeś już w swoim miejscu docelowym wewnętrznie. Zewnętrzny, obiektywny świat tylko odzwierciedla ten stan. Mówiłam wcześniej, że myśli i słowa muszą dążyć do tego samego. Nie możesz myśleć o pieniądzach, a mówić ciągle o ich braku. Podobnie uczucia. One też muszą podążać tym samym torem, co myśli i słowa. Wszyscy chcemy w życiu zmian na lepsze. Chcemy lepiej płatnej pracy. Ale wpadamy nagle w panikę, kiedy szef wręcza nam wypowiedzenie. Jak chcesz rozpocząć nową, lepszą pracę, jednocześnie kurczowo trzymając się tej starej? Możecie mi to wytłumaczyć? Jak chcecie tego dokonać? Naprawdę nie rozumiesz, że utrata starej pracy to pierwszy krok na Twoim moście incydentów w kierunku Twojej wymarzonej rzeczywistości? Chcesz być kochana, a rozpaczasz, że Twój związek właśnie się posypał, zamiast otworzyć się na nowe, dojrzałe i piękne uczucie. Jeśli rzeczywiście chcesz zmian, to musisz być przygotowana, musisz być przygotowany, że najpierw wszystko się zawali. Chociaż oczywiście nie musi tak być, jeśli Twoja wymarzona rzeczywistość współwibruje z tym, kim jesteś. Wówczas ten proces będzie przebiegał trochę łagodniej. I tutaj dochodzimy właśnie do czwartego punktu, o którym zawsze musimy pamiętać, manifestując: współwibruj z tym, co chcesz przyciągnąć. Często ludzie mylą emocje z wibracjami. Tymczasem emocje rodzą się w naszym sercu, a wibracje promieniują z naszego splotu słonecznego. To dlatego, kiedy kochamy, to odczuwamy to sercem, a kiedy na przykład mówimy, że jesteśmy zakochani, to używamy określenia, że mamy motylki w brzuchu. Kiedy dochodzisz do punktu wibracji, przyciągasz do swojego życia więcej tej samej częstotliwości. Jeśli wibrujesz w miłości, to przyciągasz jeszcze więcej tej miłości i manifestujesz lepsze relacje. Jednak w splocie słonecznym można wibrować znacznie więcej emocji niż tylko miłość. Kiedy osiągniesz punkt wibracji, zamanifestujesz to, co nazywa się stanem bycia, najwyższym poziomem przyciągania. Twój obecny scenariusz potrzebuje trochę czasu, aby dostosować się do Twoich nowych wyobrażeń o nim, zanim rolka filmu z aktualnej rzeczywistości płynnie przełączy się w nową rzeczywistość. Jak długo to potrwa, to zależy od tego, ile czasu zajmie Ci wejście właśnie w tą nową wibrację. Zapamiętaj jedną ważną zasadę. Nie dostajesz tego, czego chcesz. Dostajesz to, kim jesteś. Jeśli pragniesz rzeczy, które są podobne w wibracji do Twojej obecnej rzeczywistości, manifestacja tego jest bardzo szybka. Jeśli jest to radykalna zmiana, może minąć trochę czasu, zanim nowe programowanie zacznie funkcjonować. Teraz opowiem Wam, jak ja tego dokonałam, czyli jak zamanifestowałam moje największe marzenie. 10 lat temu byłam wypaloną zawodowo dziennikarką, pracowałam 6-7 dni w tygodniu, również święta.
przez co nie miałam żadnego życia prywatnego, nie licząc wieczorów w barze, które nie wychodziły mi wcale na zdrowie i bardzo nie lubiłam swojego życia, jakie wówczas prowadziłam. Ale jednocześnie nie miałam odwagi z nim skończyć, ani go zmienić jakoś radykalnie, aż do dnia, kiedy zupełnie przypadkiem, zupełnie przypadkowa osoba w moim życiu sprawiła, że odważyłam się poprosić wreszcie o urlop i pojechać do też zupełnie przypadkowo wybranego miejsca na mapie, a było to Maroko. Cała wyprawa była zupełnie na wariata, więc nie mogło się oczywiście obyć bez pewnego szoku kulturowego, ale po paru dniach tak się wstrzeliłam w ten nowy marokański rytm życia, że do Polski wróciłam już ze łzami w oczach i z głową pełną planów i marzeń, jak wrócić do Maroka. Wróciłam po 2 miesiącach, tylko po to, żeby się utwierdzić w przekonaniu, że to jest właśnie moje miejsce na ziemi i żeby odtąd już nieustannie tęsknić za Marokiem. Zupełnie nie zaprzątałam, kochani, sobie głowy tym, że nie znam ani francuskiego, ani arabskiego i że raczej ciężko będzie mi znaleźć pracę w kraju, gdzie mało kto spoza z branży turystycznej mówi po angielsku. Ja kompletnie sobie nie zaprzątałam tym głowy. Ja nie podjęłam też żadnych racjonalnych kroków, które pomogłyby mi zrealizować mój plan przeprowadzki do Maroka. Ja, niezwykle pragmatyczna osóbka, zamiast zapisać się od razu na kurs francuskiego, obwieściłam wszystkim wokół, że kiedyś to wszystko rzucę w diabły i wyjadę do Maroka. Mało tego, powtarzałam im to codziennie, aż przestali moje gadanie w ogóle traktować poważnie. Do tego zaczęłam chadzać w marokańskich strojach, słuchać marokańskiej muzyki, gotować marokańskie jedzenie, czytać książki o Maroku, ewentualnie marokańskich pisarzy. No, po prostu totalnie odleciałam. Marokański obłęd trwał pół roku. W tym czasie nie dało się ze mną w ogóle rozmawiać o niczym innym, tylko o Maroku, dlatego większość moich znajomych odsunęła się po prostu ode mnie. Czym zresztą niespecjalnie się wówczas chyba przejęłam, bo byłam zbyt zajęta fantazjowaniem o Maroku, o tym, jak bardzo odjechałam. Przekonałam się pewnego dnia, kiedy do naszej pracy, w naszej redakcji przyszła nowa dziewczyna. Jak zwykle siedziałam przy swoim biurku ze słuchawkami na uszach i klepałam na klawiaturze kolejne sensacyjne newsy, jednocześnie słuchając marokańskiej muzyki. I w pewnym momencie po policzkach popłynęły mi łzy, co często mi się w tamtym czasie zdarzało, kiedy marzyłam o Maroku. A ja marzyłam wówczas nieustannie. I nowa pracownica, z którą jeszcze nie zdążyłam się zapoznać i nie wiedziała o mojej marokańskiej obsesji, nagle zawołała: ojej, ty płaczesz, co ci się stało? I nie zdążyłam nic odpowiedzieć, bo moi redakcyjni koledzy byli szybsi ode mnie i powiedzieli: nic jej nie jest, nic jej nie jest, zostaw ją, ona marzy o Maroku. Widziałam, że dziewczyna nie zrozumiała nic z tej całej sytuacji, ale jednocześnie też do mnie wtedy właśnie dotarło, że moje marokańskie szaleństwo jest widoczne dla wszystkich wokół mnie, z czego ja wtedy nie do końca zdawałam sobie sprawę. Myślałam, że to tylko ja wiem, co się dzieje w mojej głowie, a cała reszta jest tego nieświadoma. No nie, niestety całe moje otoczenie wiedziało, że ja po prostu oszalałam na punkcie Maroka. Jak myślicie, kochani, jak skończyła się ta historia? Nie, nie wyrzucili mnie z pracy za marzenie zamiast koncentrowanie się na obowiązkach. Pół roku później byłam już żoną Marokańczyka i pakowałam się w jedną walizkę, żeby zacząć nowe życie w moim wymarzonym miejscu na ziemi. Zamanifestowałam to wszystko, nie wiedząc zupełnie nic o prawie założenia czy o prawie przyciągania, nie znając nawet nazwiska Neville'a Goddarda i nie znając żadnych technik manifestacyjnych. Nie prosiłam o miłość. Miłość, kochani, dostałam gratis w pakiecie do Maroka.
Nie potrzebujecie studiować kolejnych rewelacyjnych technik manifestacyjnych, aby spełniać swoje marzenia. Wszystko, czego potrzebujecie, to marzyć. Ponieważ często pytacie w komentarzach o przykłady moich udanych manifestacji, co w sumie wydaje mi się całkiem zrozumiałe, bo nie ma to jak przykład z prawdziwego życia, tak? Więc podzielę się z Wami jeszcze jedną historią. Zaraz po skończeniu studiów, czyli jakieś 20 lat temu, wpadłam w takie pewne błędne koło, a mianowicie nie mogłam znaleźć sobie pracy, bo nikt nie chciał mnie zatrudnić bez doświadczenia zawodowego. No a nie mogłam zrobić tego doświadczenia zawodowego, bo nikt nie chciał mnie zatrudnić. Wyczerpałam już swoje wszystkie oszczędności. Byłam zbyt dumna, tak, żeby przyznać się przed kimkolwiek, że potrzebuję pomocy, więc nie chciałam nikogo prosić o pożyczkę. Kolejne tygodnie wcale nie przynosiły rozwiązania sytuacji, przeciwnie, głód już zaglądał mi w oczy. Wtedy też wpadła mi w ręce książka Gustawa Meyrinka pod tytułem Golem. I jedną z bohaterek tej książki była Miriam. Miriam była taką bardzo ubogą Żydówką, mieszkała razem ze swoim ojcem i codziennie rano Miriam prosiła Boga: pozwól mi, Boże, znaleźć tylko tyle pieniędzy, abyśmy ja i mój ojciec mogli przeżyć ten dzień. Po czym Miriam wychodziła na ulicę i znajdowała dokładnie tyle pieniędzy. Codziennie rano Miriam prosiła Boga o pieniądze i codziennie Miriam je znajdowała. I tak Miriam i jej ojciec żyli od lat. I kiedy to przeczytałam, nagle mnie olśniło i zawołałam: będę jak Miriam. Dziś znajdę pieniądze, żeby jakoś przetrwać ten kryzys do końca. Tego samego dnia, wiem, brzmi jak niezła bajka, ale to jest wszystko prawda. Tego samego dnia umówiłam się na mieście z moją koleżanką i przez całą drogę rozglądałam się dookoła, gdzie są pieniądze, które przecież znajdę. Ja wiedziałam o tym, że je znajdę. Wiedziałam. Czułam to całą sobą. Kiedy moja spóźniona koleżanka wreszcie dotarła na miejsce, to zastała mnie niemalże ryjącą nosem w ziemi. Opowiedziałam jej o Miriam i że teraz ja też jestem jak Miriam i że zaraz znajdę pieniądze. Oczywiście moja koleżanka uznała, że mi całkiem odwaliło i nie zmieniła swojego zdania, nawet wtedy, kiedy chwilę później już trzymałam w ręku taką grubą bransoletę ze złota. Ona wzięła tę bransoletę i tak lekceważąco oceniła, że na pewno jakiś tumbak. Ale ja za ten tambak, kochani, zgarnęłam w Lombardzie tyle kasy, że pozwoliło mi to całkiem dostatnio żyć przez następne 3 miesiące. Dokładnie tyle, ile potrzebowałam, żeby wreszcie znaleźć pracę i odbić się od dna. W późniejszych latach próbowałam powtórzyć to wszystko jeszcze raz. Znowu być jak Miriam, znowu poprosić Boga i znaleźć pieniądze, ale już mi się nie udawało. Nie miałam już tej determinacji, nie umiałam wprawić się w ten sam stan, w to samo poczucie. Chciałam powtórzyć sukces, ale nie czułam już, że faktycznie jestem jak Miriam, a co najważniejsze, nie czułam, że znajdę te pieniądze. Z czasem po prostu odpuściłam, uznałam, że nie chcę być biedna jak Miriam i szukać pieniędzy na ulicy. Wolę po prostu żyć w dobrobycie bez nieustannego proszenia. Także mam nadzieję, kochani, że te przykłady jakoś Was zainspirują i pomogą Wam, odpowiedzą Wam na Wasze pytania, co robicie źle, co moglibyście zmienić. No i cóż, mogę Wam życzyć udanych manifestacji. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!